Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo cieszę się, że będę miał możliwość zabrania głosu. Tak jak powiedział Mateusz Benedyk, będę mówił o regulacjach, bardzo niepraktycznych regulacjach, które mają bardzo praktyczne konsekwencje. Podczas wcześniejszych wystąpień, debat wielu ludzi używało bardzo trudnych słów i ich poziom intelektualny był bardzo wysoki. Ja nie będę próbował rywalizować z nimi, będę mówił o prostych rzeczach. Dla Państwa też to będzie po tylu godzinach intelektualnej uczty okazja do lekkiego odpoczynku. Będę mówił o praktyce, nie będę mówił o teorii. Nazwiska Misesa, Hayeka i Rothbarda padną dokładnie raz. Nawet już padły. Swoją przygodę z działalnością gospodarczą w Polsce zacząłem dokładnie 1 stycznia 2011 roku. Byłem wtedy w trakcie pierwszego roku studiów doktoranckich. Zdążyłem się już zorientować, że z tego się nie da wyżyć, a musiałem utrzymać żonę. Dlatego postanowiłem rozpocząć swoją karierę jako przedsiębiorca. Zacząłem bardzo nietypowo. Mało kto od tego zaczyna, zwłaszcza obecnie, to znaczy od kantoru wymiany walut. Do tej pory było tak, że kantory były własnością starszych ludzi, którzy mieli jeszcze układy w poprzednim systemie i sobie jakoś w tej branży działali. Ja nie byłem świadomy tych wszystkich układów, tylko dlatego wszedłem w ten biznes. To jest często tak, że im ktoś mniej wie, tym jest bardziej odważny. No i w tej swojej młodzieńczej naiwności uruchomiłem kantor wymiany walut. Jest to działalność bardzo prosta, polega na tym, że wymienia się po prostu złotówki na inne waluty. Jest wręcz trywialna, ponieważ nie ma się tak naprawdę żadnych dostawców ani żadnych odbiorców. Przychodzi klient, sprzedaje euro, zaraz przychodzi kolejny i to euro ode mnie odkupuje, więc taki idealny biznes na start, trzeba mieć tylko choć trochę oszczędzonych wcześniej środków. No ale okazuje się, że tak trywialna czynność jak wymiana turystom euro na złotówki i odwrotnie jest regulowana przez państwo polskie, które nie może wytrzymać, żeby nawet tak prostych rzeczy nie regulować. Otóż istnieje ustawa prawo dewizowe i w myśl tej ustawy to już jest operacja dewizowa i bez pozwolenia to jej robić nie można. Państwo może myślą, że każdy z Państwa może założyć konto w dowolnym banku na świecie albo zawierać jakieś umowy z nierezydentami, no, a tak nie jest. Ustawa zakazuje tych rzeczy i tylko w drodze wyjątku, na podstawie zezwoleń ogólnych albo szczególnych, możemy takich transakcji dokonywać. Zezwolenia ogólne są wydawane w formie rozporządzeń i mogą być z dnia na dzień zupełnie zmienione bez żadnego procesu legislacyjnego, a zezwolenia indywidualne są zwyczajnymi decyzjami administracyjnymi. Tak więc proszę się nie zdziwić, jeżeli którejś władzy coś odbije, to z dnia na dzień wszyscy Polacy mogą mieć zakaz zakładania kont za granicą albo zawierania jakichkolwiek transakcji z nierezydentami, czyli z ludźmi mieszkającymi poza Polską. No więc chciałem otworzyć ten kantor, musiałem się wpisać do rejestru Narodowego Banku Polskiego. To samo w sobie zbyt drogie nie było, taki wpis kosztował chyba tylko 1000 czy 2000 zł, no ale wiązał się z wieloma niedogodnościami. Taką najbardziej dokuczającą niedogodnością były kontrole z Narodowego Banku Polskiego, które sprawdzały, czy podczas tej wymiany euro na złotówki i odwrotnie nie zakłócałem jakoś polskiego rynku dewizowego i czy te moje transakcje nie miały zbyt wielkiego wpływu na polski bilans płatniczy. Musiałem takie raporty im wysyłać. No, mały kantor gdzieś tam na bocznej ulicy w Toruniu i musiałem co kwartał wysyłać raporty, żeby urzędnicy w NBP sporządzali na podstawie tego jakieś bilanse płatnicze. No, a drugą niedogodnością było to, że kantor jest instytucją obowiązaną w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest to ustawa, która implementuje dyrektywę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i ma bardzo daleko idące konsekwencje. Otóż pewnie Państwo tego nie wiedzą, ale zawsze kiedy przychodzicie do kantoru, to kasjer, który siedzi po drugiej stronie okienka, dokonuje analizy Państwa pod kątem behawioralnym, geograficznym, przedmiotowym oraz ekonomicznym. To nie są takie błahe rzeczy, ponieważ kasjer walutowy musi ustalić, czy pieniądze nie są może niewiadomego pochodzenia. A jeżeli sprawa jest podejrzana, to powinien dociec, skąd te pieniądze są, bo wiadomo, są może jesteśmy świadkami prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu, kiedy ktoś przychodzi i sprzedaje 500 euro. Ta analiza jeszcze nie jest tak kłopotliwa, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że oprócz tych transakcji podejrzanych mamy jeszcze osoby eksponowane politycznie. Jeżeli przychodzi taka osoba eksponowana politycznie, no to już trzeba zwrócić szczególną uwagę na analizę takiej transakcji, zarejestrować ją, zapisać i szczegółowo ją zbadać. No a kim są osoby eksponowane politycznie? No, według naszej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdy mówimy o
osobach eksponowanych, to chodzi nam o szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania określonych przesłanek. Przy czym mówimy o tych osobach z każdego państwa Unii Europejskiej. Więc na dzień dobry mamy kilkaset tysięcy, minimum kilkadziesiąt tysięcy osób i taki biedny kasjer walutowy musi wiedzieć, czy ta osoba, która jest po drugiej stronie okienka, jest przypadkowym turystą albo może jest osobą eksponowaną politycznie. Trzeba się dowiedzieć, wziąć ewentualne oświadczenie. To jeszcze jest w miarę proste i jakoś nam dobrze z tym szło, ale sytuacja robi się coraz trudniejsza, ponieważ okazuje się, że gdy przechodzimy do litery B tego ustępu, to przez osoby eksponowane politycznie rozumiemy też małżonków osób, o których mowa w literze A, oraz dzieci, oraz rodziców, w tym byłych małżonków. No, jest coraz trudniej, ponieważ to już mamy kilkaset tysięcy osób z całej Unii Europejskiej, a nie tylko kilkadziesiąt tysięcy osób. No ale z tym sobie jeszcze poradzimy, ale dochodzimy do najbardziej drażniącego momentu, w którym kasjer walutowy musi się wykazać naprawdę wielkim taktem i taką umiejętnością rozmawiania z ludźmi, ponieważ w literze C okazuje się, że osobami eksponowanymi politycznie są też osoby będące we wspólnym spożyciu z którąś osobą będącą wcześniej. Wyobraźcie sobie, że przychodzi taka pani, sprzedaje 200 euro i kasjer się musi zapytać: szanowna pani, czy w ciągu ostatniego roku była pani we wspólnym pożyciu z osobą eksponowaną politycznie na przykład? Ja sobie nie żartuję, to wszystko jest w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Może jeżeli ktoś mi nie wierzy, to proszę spojrzeć, wszystko naprawdę tam jest. Jeżeli już jesteśmy przy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, to nie tylko kantory są instytucjami obowiązanymi, które muszą się do tego rygoru stosować. Okazuje się, że są tam też takie naturalnie instytucje jak banki, jakieś towarzystwa ubezpieczeń społecznych, giełdy, no ale mamy tam też wszystkich doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów oraz, uwaga, wszystkie antykwariaty. Więc jeżeli ktoś z Państwa był kiedyś w antykwariacie i kupował starą książkę za 10 zł, to trzeba być świadomym, że podczas takiej transakcji sprzedawca analizuje nas behawioralnie, ekonomicznie, przedmiotowo oraz ekonomicznie. Czy przypadkiem to nie dochodzi do jakiegoś prania pieniędzy czy też finansowania terroryzmu? A jak wygląda kontrola prania pieniędzy? Bo to też jest ciekawa sprawa. Wygląda w ten sposób, że przychodzą urzędnicy z NBP-u i patrzą, czy ja wypełniam wszystkie nałożone na mnie wymagania. Więc przede wszystkim, czy prowadzę rejestr transakcji podejrzanych, bo kiedy ja już teraz badam tego swojego klienta behawioralnie i ekonomicznie i stwierdzam, że na przykład jest podejrzany, to mam obowiązek wpisania go do takiego rejestru. Więc ja na tą okoliczność kontroli miałem taki zeszyt, gdzie na koniec każdego miesiąca wpisywałem następującą formułkę. Po przeanalizowaniu wszystkich transakcji w kantorze pod względem behawioralnym, ekonomicznym, geograficznym oraz przedmiotowym, nie stwierdziłem podejrzanych transakcji w miesiącu listopadzie tego i tego roku. Urzędnik brał ten rejestr do ręki, no patrzył, że nie było podejrzanych transakcji, no i musiał przyjąć to na wiarę, bo jak miał sprawdzić, czy jakaś transakcja była podejrzana, czy nie, no nie było takiej siły. Więc, ale no nie wydarzyła się w każdym razie żadna prowokacja. Oczywiście sumiennie rejestrowałem wszystkie podejrzane transakcje, wcześniej dokonawszy analizy, no i traf chciał, że żadnej podejrzanej transakcji nie miałem, mój rejestr był cały czas pusty. I kontrola się dzięki temu dosyć szybko kończyła. No ale to był mój pierwszy interes. Z czasem zauważyłem, że zyski maleją w wyniku rosnącej konkurencji ze strony kantorów internetowych, Aliorbanku oraz bankomatów, w których można było po w miarę dobrym kursie wypłacić euro bezpośrednio z bankomatu. Dlatego postanowiłem otworzyć drugą działalność, to znaczy sklep myśliwski. Sam się z bronią szczególnie nie interesowałem, ale w Toruniu nie było dobrego sklepu z bronią, więc uznałem, że jest to rewelacyjna nisza rynkowa. No i tu zaczęły się schody, bo okazuje się, że założenie sklepu z bronią dla myśliwych, gdzie sprzedaje się jakieś sztucery, strzelby i taką broń, którą można strzelić na przykład do dzika albo do kuropatwy, która nie ma wielkich zastosowań bojowych, to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba mieć koncesję na handel bronią i amunicją. No i zacząłem starać się o tą koncesję. Okazało się, że zanim będę mógł starać się o koncesję, muszę mieć już wynajęty lokal, bo koncesja jest na osobę i na miejsce. To znaczy nie mogę rozpocząć procedury uzyskiwania koncesji, dopóki nie wynajmę jakiegoś lokalu i nie dostosuję go do wymagań danej koncesji.
Uzyskiwanie koncesji trwało około pół roku, w związku z czym przez pół roku stał pusty lokal, w którym się nic nie działo, bo nie miałem prawa do handlowania w tym lokalu, co kosztowało mnie dużo pieniędzy, bo wynajęcie lokalu w centrum miasta do najtańszych rzeczy nie należy. No ale czemu to trwało aż pół roku? Ponieważ żebym ja mógł sprzedawać ten śród tym myśliwym, to musiałem mieć na to zgody ministra spraw wewnętrznych, ministra gospodarki, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, powiatowego komendanta straży pożarnej, wojewódzkiego komendanta policji, sanepidu, wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, konserwatora zabytków, psychiatry, psychologa. Jeszcze miałem wywiad środowiskowy i policjanci chodzili po moich sąsiadach i pytali, czy ja by na pewno normalny nie jestem. Znaczy, czy na pewno by jestem normalny. Pytali się też mnie, czemu chcę założyć sklep. Powiedziałem po to, żeby na nim zarabiać. Wydawali się bardzo zdziwieni panowie policjanci. Oprócz tego musiałem mieć certyfikaty, że drzwi są odpowiednio solidne, ściany są odpowiednio grube. Mam taki certyfikat grubości ścian. Jeszcze szkolenie zawodowe musiałem odbyć, mieć zgodę od Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia. Być może jeszcze o jakimś papierze zapomniałem. Tak jak mówię, trwało to pół roku, kosztowało mnie trochę pieniędzy. No ale już mam tą koncesję, mogę handlować bronią, mogę kupować amunicję. I okazało się, że z tą amunicją to za wesoło nie jest, bo są dwa rodzaje magazynów. Magazyn podręczny oraz magazyn bazowy. Różnią się tym, że w magazynie podręcznym mogę mieć tam, już nie pamiętam dokładnej liczby, załóżmy w przeliczeniu amunicji zawierającej 500 kg czarnego prochu, a magazyn bazowy może mieścić tego znacznie więcej. No i przyszedł pan i mówi, że tu nie ma możliwości na magazyn bazowy, może być tylko magazyn podręczny. No na początku mi to pasowało, z czasem amunicji było coraz więcej, przyszła kontrola z policji, bo sklepy są każdego roku kontrolowane przez policję, no i się okazało, że amunicji mam za dużo i muszę coś z tym zrobić. No ale miałem z tyłu głowy to, że nie da się nic z tym zrobić, bo lokal jest jaki jest i magazynu bazowego tam być nie może. Ale przypomniałem sobie, że jak byłem na szkoleniu, to taki pan prowadzący szkolenie powiedział, że ma firmę konsultingową. Jak ktoś będzie miał kiedyś problem z koncesją, to on może dokonać konsultingu. Zadzwoniłem do niego, spytałem się, czy można to jakiegoś konsultingu dokonać. Okazało się, że on mi chętnie tę sprawę skonsultinguje. Wystawił fakturę na 2000 zł plus VAT. No i ten sam człowiek, który dwa lata temu twierdził, że tam się nie da zrobić magazynu bazowego, nagle mi klepnął, że tam można zrobić magazyn bazowy. Zresztą błąd zrobiłem na początku, że od początku nie skorzystałem z okazji firmy konsultingowej, która by mnie sprawnie poprowadziła przez proces uzyskiwania koncesji. No ale jak już handluję tą bronią, to są różnego rodzaju ograniczenia. Na przykład nie mogę kupować wysyłkowo broni z Polski. Mogę tylko wysyłkowo kupować broń z Niemiec, ponieważ Unia Europejska wprowadziła dyrektywę dotyczącą przewozu broni i okazuje się, że jeżeli wysyłamy broń z jednego państwa Unii do drugiego państwa Unii, to na całej trasie wysyłki obowiązuje prawo z państwa, którego się broń wysyła. Czyli jeżeli kupuję broń na przykład w Niemczech, to broń trafia do kuriera, dajmy na to DHL-u, który sobie przechodzi przez granicę. Po drugiej stronie granicy bierze to polski kurier DHL-u i normalnie tę broń mi do sklepu przywozi. Gdyby ktokolwiek z państwa chciał sobie kupić wysyłkowo broń z Niemiec, to zwyczajny listonosz albo kurier tą broń przywiezie i może nawet nie wiedzieć, że wiezie ze sobą kałacha. Ale jeżeli chciałbym kupić broń wysyłkową, dajmy na to z Krakowa, no to już wchodzi polskie rozporządzenie o transporcie broni, gdzie nie ma tak wesoło i każda broń musi być eskortowana przez dwóch uzbrojonych panów. Kurier musi mieć odpowiednią koncesję, a następnie nie może tej broni mi dać po prostu do sklepu, tylko musi mieć swoje własne pomieszczenie, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami mi tą broń wyda. No efekt jest taki, że żaden polski kurier broni nie przewozi, bo by taki przewóz po prostu by kosztował więcej niż ta broń. Więc wysyłkowo mogę broń kupować tylko z Niemiec, a do Polski muszę sam jeździć po hurtowniach i tą broń przewozić. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Jeżeli chcę sprzedać komuś broń, to ten ktoś musi mieć na to pozwolenie. No, a takie pozwolenie to nie jest prosta sprawa. Kiedy miałem kantor, wydawało mi się, że powinienem mieć broń, bo co jakiś czas słyszałem o napadach na kantory, wiadomo, że w kantorach jest dużo pieniędzy. Jest to taka pokusa dla kogoś, żeby na mnie napaść. Widziałem takie filmiki, gdzie z maczetami się napadało na broń, czy z jakimiś atrapami pistoletów. Sam raz padłem ofiarą napaści, ukradziono mi 3000 euro z tego kantoru. Dlatego uznałem, że powinienem chyba wystąpić o takie pozwolenie na broń do ochrony osobistej, w końcu komu jak komu, ale mi się przyda. Przecież jak zanoszę gotówkę do banku, to mam kilkadziesiąt tysięcy złotych za sobą, no i prawdopodobieństwo, że ktoś mnie napadnie, nie jest wcale takie zerowe. No ale policja mi powiedziała, że nie zasługuje na pozwolenie na broń, ponieważ gdyby właściciel kantoru miał pozwolenie na broń, to równie dobrze
właściciel sklepu mięsnego mógłby chcieć pozwolenie na broń. To było w uzasadnieniu odmowy. A komuś, kto sprzedaje mięso, to się na pewno nie należy, więc mi się tym bardziej nie należy. Więc nie miałem pozwolenia na broń. Co ciekawe, bez problemu dostałem, znaczy zajęło to pół roku, ale dostałem bez problemu koncesję na handel bronią, ale dalej nie mogłem sam posiadać broni do ochrony bojowej. To znaczy mogę jechać do hurtowni, kupić 5 kałachów, przewieźć swoim samochodem do swojego sklepu, ale sam kałacha nie mogę mieć, ponieważ nie zasługuję na to. Mój sprzedawca ze sklepu chciał też uzyskać pozwolenie na broń do ochrony osobistej, ponieważ uznał, że skoro on pilnuje sporej ilości broni, no to jest jakieś niezerowe ryzyko, że ktoś go napadnie. No ale tym razem się okazało również, że on też nie zasługuje na pozwolenie na broń. Może tą broń sprzedawać, mieć w magazynie, ale sam jej mieć nie może. A policjant nas poinstruował, że jak boimy się napadu na ten sklep, to możemy zamontować rolety antywłamaniowe. No, tak to wygląda, więc jak ktoś chce mieć pozwolenie na broń, należy kupić po prostu, zrobić sobie pozwolenie na broń do celów sportowych, twierdzić, że się sportowcem, wtedy policja każdemu takie pozwolenie musi po prostu dać, oczywiście po przejściu odpowiednich procedur. Ale w tym samym momencie każdy z Państwa, kto ma 18 lat, może po prostu pójść do sklepu i kupić rewolwer czarnoprochowy, nawet jakiś sześciostrzałowiec, bardzo skuteczny, bardzo celny, bez żadnych pozwoleń, ponieważ broń czarnoprochowa jest wykonana według technologii z XIX wieku, mimo że jest równie mordercza jak broń współczesna, to nie wymaga żadnych zezwoleń. Kupuje się to jak nóż albo siekierę, ewentualnie jak piwo, bo trzeba mieć 18 lat, a chyba nóż można kupić nie posiadając 18 lat. No, a potem otworzyłem jeszcze trzeci biznes, to znaczy biuro rachunkowe. Tu też na początku zderzyłem się z dziwnymi przepisami. Wprawdzie biuro rachunkowe zostały zderegulowane. Wcześniej trzeba było mieć odpowiednie kursy pokończone, żeby usługowo prowadzić księgi rachunkowe. No ale okazało się, że tu pewien problem stanowi ustawa o doradztwie podatkowym. Ponieważ w ustawie o doradztwie podatkowym jest taki zapis, że jeżeli ktoś zawodowo zajmuje się udzielaniem porad, wyjaśnień albo informacji dotyczących podatków, to musi być doradcą podatkowym, a jeżeli nie jest, to grozi mu grzywna do 50 tysięcy złotych. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś kooperował z jakimkolwiek biurem rachunkowym, no ale otwarcie powiem, że nie da się prowadzić biura rachunkowego, nie udzielając żadnych porad, informacji oraz wyjaśnień dotyczących podatków, bo to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która klientów biura rachunkowego interesuje. Ale tak trywialna rzecz jest obłożona potencjalną grzywną do 50 tysięcy złotych. No inna sprawa, że te biura rachunkowe też muszą przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i również prowadzić takie zeszyty, o czym pewnie 95% biur rachunkowych nie wie. Ja akurat wiedziałem, bo miałem wcześniej kantor, gdzie NBP to regularnie kontrolował, ale NBP nie kontroluje biur rachunkowych, więc tam prawie że bezkarnie można brać pieniądze, bo nikt tego nie sprawdza, czy ktoś w tym kajeciku te podejrzane transakcje rejestruje, czy też nie. Kiedy zakładałem biuro rachunkowe, okazało się, że to też nie jest takie proste. Znaczy to jest proste, tylko znowu trzeba udać, że jakieś przepisy nie istnieją. Na szczęście urzędnicy też udają, że one nie istnieją, więc nie ma żadnego problemu, bo wtedy już wchodzą różnego rodzaju przepisy BHP dotyczące biura. Na przykład okazuje się, że w przepisach BHP jest informacja, ile centymetrów od krawędzi blatu musi leżeć klawiatura komputera, albo jakiego koloru musi być blat, na którym stoi komputer. Takie rzeczy są w rozporządzeniu, więc jak ktoś na przykład ma ciemny blat, a w rozporządzeniu jest napisane, że powinien być jasny, no to już łamie przepisy BHP. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jeżeli w biurze jakimkolwiek jest na przykład radio, komputer czy jakikolwiek sprzęt, to ono musi posiadać instrukcję. Należy przeszkolić pracownika, żeby on umiał z tego radia korzystać. Jeżeli pracownik chce patrzeć na przykład w komputer więcej niż 4 godziny dziennie, to musi mieć odpowiednie badania lekarskie, bez których ten komputer patrzeć nie może. Zabawnie też jest z pozwoleniem pracownikowi jechania samochodem, bo nawet jeżeli pracownik ma prawo jazdy, to i tak musi przejść osobne badania, czy on tym samochodem może jeździć w trakcie pracy. Nie mówię o kierowcy zawodowym, tylko przed kierowcy, który pojedzie samochodem do klienta. Jeżeli on nie przejdzie wcześniej odpowiednich badań, to nieważne, że on ma prawo jazdy, on tym samochodem po prostu jechać nie może i może to skończyć się jakimiś karami, jeżeli się urzędnicy o tym dowiedzą. Stwierdziłem wtedy, że to biuro rachunkowe to trochę mało i może sam zostanę doradcą podatkowym. Sprawdziłem ustawę, dowiedziałem się, co muszę zrobić. Pierwszym etapem był egzamin pisemny. 3 lata temu zdałem egzamin pisemny na doradcę podatkowego, następnie uczyłem się na egzamin ustny, który zdałem ponad 2 lata temu. Już myślałem, że jestem w ogródku, już witam się z gąską, ponieważ zostało mi tylko pół roku praktyk. No i tu zaczęły się schody.
Okazało się, że będąc właścicielem biura rachunkowego, bardzo ciężko mi zrobić praktyki zawodowe, ponieważ nikt nie chce mi tych praktyk udzielić, co w sumie jest w miarę naturalne, ponieważ kto chciałby zapraszać do swojego biura rachunkowego właściciela innego biura rachunkowego, który by widział, co tam się wszystko dzieje, co są klienci, jakie są ceny, więc nie mogę mieć pretensji do tych ludzi, że nie chcą udzielać mi praktyk. Ale zobaczyłem, że z praktyk można się zwolnić, mając doświadczenie zawodowe. No to sobie myślę, świetna sprawa, od kilku lat prowadzę biuro rachunkowe, no to kto jak kto, ale ja mam chyba doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem księgowości. I okazuje się, że nie mam. Gdybym był na przykład swoim pracownikiem, to miałbym już po pół roku takiej, czy po roku takiej pracy zwolnienie z praktyk na doradcę podatkowego, ale skoro ja nie jestem swoim pracownikiem, tylko jestem sobą, to znaczy, że nie ma przełożonego, który mnie pilnuje. Mógłbym wprawdzie powiedzieć, że od kilku lat wszyscy moi klienci mnie pilnują, bo gdybym coś źle robił, to pewnie by nie byli już moimi klientami, skoro tych klientów jest coraz więcej, to rynek chyba mnie weryfikuje. No ale według ustawy rynek mnie nie weryfikuje, nie mam swojego pracodawcy, więc ja nie mogę mieć zwolnienia z praktyk, dlatego musiałem się na rok gdzieś zatrudnić na etacie i już za kilka dni wreszcie ten wpis na listę doradców podatkowych będę miał. No ale gdyby nie ten przepis, ten wpis już miałbym 2 lata temu, bo tyle mniej więcej zajęło mi ogarnięcie tych praktyk. Ale posiadanie biura rachunkowego bardzo poszerza horyzonty, ponieważ można się dowiedzieć, jakie problemy w swoich branżach mają różni klienci. Na ten przykład bardzo ciekawą branżą jest delegowanie opiekunek do Niemiec. No problem polega na tym, że wielu Niemców już jest podeszłych w wieku i ktoś musi się nimi na starość zająć. Niemcy zarabiają bardzo dużo, dlatego zdecydowana większość opiekunek osób starszych w Niemczech są to osoby z Europy Środkowo-Wschodniej, które mają znacznie niższe wymagania finansowe. Problem polega na tym, że tej działalności wydawałoby się trywialnej, to znaczy zatrudniania Polki, następnie wysyłania jej do Niemiec, żeby opiekowała się jakimś starszym Niemcem, nie da się zrobić legalnie. Nie ma takiej możliwości, żeby ta branża działała w zgodzie zarówno z przepisami polskimi, jak i w zgodzie z przepisami niemieckimi. Te przepisy wykluczają się i nie da się po prostu zrobić. I żadna firma, która to robi, a niektóre to są duże firmy, wysyłają po kilkanaście tysięcy opiekunek i reklamują się w telewizji, po prostu nie działa legalnie. Omija się to w ten sposób, że prezesami takich firm na ogół są anonimowi 18-20-latkowie, którzy w razie czego, gdy dostaną wysokie kary, to za bardzo się nimi nie przejmą. A ostatnio wyszedł nawet nowy model i firmy wysyłające opiekunki to są spółki komandytowe, gdzie komplementariuszem jest spółka LTD z Wielkiej Brytanii, a komandytariuszem właściciel całego biznesu w Polsce. Wtedy za wszelkie możliwe kary odpowiada komplementariusz, czyli spółka brytyjska, która, proszę sobie wyobrazić, jest likwidowalna w 3 tygodnie. Dlatego, kiedy do jakiejś firmy trafia kontrola, to wtedy taki człowiek uruchamia procedurę likwidacji spółki LTD i po 3 tygodniach tak naprawdę nie ma kogo szukać. I firmy w ten sposób sobie radzą. Co swoją drogą jest zabójcze dla polskiej gospodarki, ponieważ to jest olbrzymi i bardzo perspektywiczny biznes, ponieważ starych Niemców jest coraz więcej. Aż by się prosiło o to, żeby tak ustawić prawo, żeby Polacy mogli organizować takie firmy, następnie wysyłać ich pracowników do Niemiec, oni tam bardzo ładnie zarabiają, nie byłoby problemu. Niestety polskiemu ZUS-owi się to wyjątkowo nie podoba. Doszło nawet do tego, że w tym samym czasie, w którym ZUS uruchomił zmasowane kontrole firmy wysyłających opiekunki do Niemiec, w tym samym czasie po tych samych polskich firmach chodzili urzędnicy niemieckich kas chorych, którzy informowali ich, na jakich zasadach powinni przenieść swoją firmę do Niemiec, płacić niemieckie podatki, niektóre tak, niektóre inaczej, na coś tam przymkną oko i będzie dobrze. I proszę sobie wyobrazić, że Polacy polskie firmy przenoszą z Polski do Niemiec, ponieważ w tym samym czasie, kiedy polski ZUS je niszczy, to niemieckie kasy chorych informują ich, że w Niemczech będzie lepiej. I to się naprawdę w rzeczywistości dzieje. Branż, w których państwo próbuje szkodzić w sposób absurdalny, jest oczywiście więcej. Na przykład niedawno zwróciła się do mnie koleżanka mojego brata z pytaniem, na ile bym wycenił napisanie dla niej instrukcji, co ona ma zrobić, żeby móc w domu upiec ciasto dla jakiejś cukierni. Odpowiedziałem jej, że nie mogę jej tego wycenić, za to mogę dla niej zrobić coś innego, natomiast mogę mianowicie jej powiedzieć, że tego się nie da zrobić, ponieważ nie da się zgodnie z polskimi przepisami, tak żeby miało to sens ekonomiczny, zrobić tak trywialnej czynności, jak upieczenie ciasta i zaniesienie jej do cukierni. Należałoby od razu spełniać wszystkie wymagania sanepidu, które przy tej skali działalności są po prostu niespełnialne. Sprawdzę jeszcze, ile mówię.
około 20 kilku minut. W sumie mógłbym o takich przykładach mówić znacznie więcej, bo borykam się z nimi na co dzień. Takim pięknym przykładem durnych ograniczeń jest ostatnia ustawa apteki dla aptekarza. Wcześniej było tak, że aptekę można było po prostu założyć po spełnieniu odpowiednich wymagań, a teraz mamy kryteria geograficzne oraz ludnościowe. To znaczy, żeby założyć nową aptekę, no, trzeba być tym aptekarzem, ale też nie może być zbyt wiele aptek na 1 km2 i na tym kilometrze nie może mieszkać zbyt wiele ludzi. Te liczby ustalone są w taki sposób, że w Polsce obecnie nie da się prawie nigdzie, nie licząc może jakiejś Puszczy Kampinoskiej, założyć nowej apteki. To znaczy, jeżeli ktoś jest farmaceutą, nie wiem, studentem farmacji, marzy sobie, że w przyszłości założy aptekę, to ten sen się nie ziści, bo przez najbliższe kilkadziesiąt lat nie będzie w Polsce miejsca na jedną nową aptekę. Sprawia to wiele trudności nawet ludziom, którzy już teraz mają apteki, bo jeżeli ktoś ma aptekę w swoim lokalu, to zderzamy się z taką sytuacją, że właściciel tej nieruchomości może się dowiedzieć o tym, że weszła taka ustawa i może na przykład zażyczyć sobie podwojenia czynszu. I taki aptekarz będzie miał do wyboru albo płacić dwa razy większy czynsz, albo zwijać interes. Nigdzie indziej już takiej apteki nie założy. To może tyle, bo nie chcę za bardzo przeciągać, jest już bardzo późno. Jeżeli mają jakieś Państwo pytania, to ja z chęcią na nie odpowiem. Musimy się zgłaszać. Broni, którą handlujesz do celu obrony tego sklepu, bo rozumiem, że nie masz pozwolenia tak na broń do obrony sklepu, ale możesz przecież użyć tych kołów, które tam gdzieś leżą, to jest dosyć logiczne. I jak już to wykara, na przykład to państwo, gdyby się dowiedziała, że powinieneś tak straszne czyny? Jak wiadomo, żyjemy w państwie prawa, gdzie sądy są niezawisłe, niezależne i tak dalej. Prawnik mówi, że mój prawnik mówi, że zgodnie z prawem, gdy ktoś mnie napadnie, albo któregokolwiek z państwa, to mamy prawo obronić się czymkolwiek, czy to będzie krzesło, czy broń legalna, czy nielegalna. To znaczy, bronić się można wszystkim, byleby nie przekroczyć obrony koniecznej, gdzie się on przekracza, gdzie nie, to już tak naprawdę nikt nie wie. Ewentualnie potem mógłbym być na przykład skazany za posiadanie broni bez zezwolenia, gdyby to była nielegalna broń. Ale moja broń jest legalna, ponieważ nabyłem ją legalnie. Dlatego jeżeli sędziowie by respektowali prawo, to nie powinien spaść włos z głowy. Ale wolałbym tego nie sprawdzać. Niezbadane są wyroki, nie tylko boskie. Gdy prowadziłem projekt unijny, płaciłem miesięcznie za usługi księgowe, zatrudniając 1,6 osoby na etacie, płaciłem miesięcznie około 1000 zł za usługi księgowe. I jeszcze przeprowadziłem przetarg na wykonywanie tych usług i dostałem to prawie wszystkim biurom księgowym w mieście i przyszło tylko kilka ofert. Czy przepłaciłem, płacąc 1000 zł miesięcznie, mając 1,6 osoby? Powiem tylko, że po dwóch miesiącach pracy takiej osoby na 0,3 etatu, ta teczka osobowa tej osoby miała 300 stron różnych obowiązkowych dokumentów wymaganych przez prawo. Można byłoby to oczywiście zrobić taniej. Ja to na pewno bym zrobił taniej. Przypomniała mi się świetna historia, to od razu opowiem właśnie o projekcie unijnym fundacji. Prowadziłem kiedyś księgowość pewnej fundacji, nie powiem jakiej, która dostała grant na aktywizowanie bezrobotnych. Tam weszło, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych. No i fundacja musiała wydać te kilkaset tysięcy złotych tak, żeby pomóc jakimś bezrobotnym znaleźć pracę. I oni gdzieś przeczytali, że osoby bezrobotne, w przeciwieństwie do osób pracujących, rzadziej chodzą do teatru, do kina, mają mniejszą liczbę hobby, raczej siedzą w domu i gapią się w telewizor. Więc sobie pomyśleli, że gdyby częściej te osoby chodziły do kina i częściej chodziły do teatru, albo miały jakieś hobby, to wtedy łatwiej znajdą pracę, no bo osoby mające pracę chodzą częściej do teatru. I oni wynajmowali autobusy, wozili tych bezrobotnych do Warszawy, do teatru, jakieś seanse grupowe w kinach im organizowali, hobby kazali sobie znaleźć, ktoś tam kupił sobie jakieś buty do chodzenia po górach, inny kupił sobie akwarium. No, poszło na to kilkaset tysięcy złotych, no ja ten trochę zarobiłem, prowadząc księgowość tego projektu, no ale myślę, że nikt nie znalazł pracy. Taka jest efektywność wydatkowania tych środków. Proszę się na... Ja mam pytanie, bo bez mikrofonu będzie łatwiej. Czy pomimo tego ścierania się z tym wszystkim, ma pan dalej poczucie, że warto? To
Wszystko zależy, kto ile na tym zarabia, no bo jeżeli ktoś miałby zarabiać tyle, co na etacie i mieć to wszystko na głowie, to oczywiście nie warto. No ale jeżeli zawsze jest tak, powinno być tak, że im większe ryzyko, tym większe korzyści. No wszystko zależy od człowieka. Wydaje mi się, że na ogół warto spróbować. Spróbować warto, na pewno, bo nie każdy się do tego po prostu nadaje i spróbować warto, a co z tego wyjdzie, to się okaże. O, tylko jak ktoś już się o to pyta. Bardzo nie radzę zaczynać biznesu od pożyczonych pieniędzy, czy z, niezależnie czy od rodziny, czy z banku. Większość biznesów na początku bankrutuje i lepiej to życie zaczynać bez długów niż z długami. Więc jeżeli ktoś ma pomysł wziąć kredyt albo pożyczyć od rodziców i rozpocząć pierwszą firmę, to stanowczo odradzam, to się bardzo często bardzo źle kończy. Znaczy spośród branż, w których działałem, to zdecydowanie handel bronią i amunicją. Tam jest strasznie dużo papierów. Jeżeli ja kupuję jakąś broń, to hurtownik wysyła list do policji, informując, że ja kupiłem od niego broń. Muszę z tą bronią jechać na strzelnicę i ją przestrzelać. Jeżeli komuś ją sprzedam, to muszę wtedy znowu wysłać list na policję. To nie jest taki normalny towar, który po prostu kupuję i sprzedaję. Tam każda broń jest śledzona przez policję, przestrzeliwana, łuski trzeba oddawać. Przepisów w handlu bronią jest najwięcej. No najgłupsze są te przepisy dotyczące handlu amunicją, no bo taką amunicją to można co najwyżej kogoś rzucić, jeżeli się nie ma tej broni, a mimo to handel amunicją również jest uregulowany, co już jest zupełnie bez sensu. A, to sobie przypomniałem jeszcze, jak już jesteśmy przy handlu bronią, to jest tak, że ja mogę sprzedać komuś karabin albo pistolet czarnoprochowy, ale nie mogę mu sprzedać prochu do tego pistoletu. Ponieważ jeżeli jestem przedsiębiorcą i chcę mieć na magazynie proch, to muszę spełniać takie wymagania, że musiałbym sobie bunkier tam postawić. Ale ten sam proch może mojemu klientowi sprzedać ktoś, kto po prostu jest sam strzelcem czarnoprochowym. Może to być mój sprzedawca, to może być mój kolega na przykład, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Wtedy w swoim bloku może i tonę czarnego prochu trzymać i nikt mu nic nie może zrobić. Ale ja nie mogę nawet kilograma w tym moim magazynie, który tam ma te odpowiednie wszystkie papiery. W praktyce to wygląda w ten sposób, że chyba rok temu z kawałkiem Mateusz Morawiecki ogłosił swoją konstytucję dla biznesu na jakimś kongresie 590. Tam było kilkadziesiąt drobnych ułatwień. Do tej pory ten projekt leży w jakichś konsultacjach międzyresortowych czy konsultacjach z urzędnikami, ponieważ praktyka polega w ten sposób, że projekt ograniczający kompetencje urzędników wysłano do tych urzędników z prośbą o opinię. No i ku wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że ci urzędnicy nie są zachwyceni tym projektem i wymyślają dziesiątki powodów, dla których ten projekt bardzo im zaszkodzi i nie można go wdrożyć. Dlatego ten projekt już rok jest uzgadniany, a przypomnę, tam są naprawdę drobne ułatwienia. Co do ustawy Wilczka, to trochę mitów narosło wokół tej ustawy. Otóż ustawa Wilczka wprowadziła to, że można prowadzić działalność gospodarczą, nie licząc branż, które są regulowane. I to dalej obowiązuje, tylko że tych branż regulowanych jest po prostu strasznie dużo. Więc po prostu trzeba by odregulować te wszystkie branże. I to nie jest kwestia jednej ustawy, bo ta ustawa może dalej sobie być w obecnym kształcie. Chodzi o to, że trzeba odregulować dziesiątki, jeżeli nie setki branży. I to nie jest robota na miesiąc ani na rok. Można oczywiście spróbować wprowadzić jak taki zapis do konstytucji, na przykład, który z automatu unieważni tamte ustawy, sprawi, że będą niekonstytucyjne. Ale tego, wydaje mi się, że to mogłoby spowodować trochę spraw sądowych, ponieważ
urzędnicy mogliby uważać, że te przepisy dalej są konstytucyjne, bo mamy domniemanie konstytucyjności, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi, że one są niekonstytucyjne. Dlatego w praktyce tego się nie da zrobić szybko. Trzeba po kolei branżę za branżą deregulować. Ja mam takie pytanie nie do końca z tematu projekcji, natomiast też przedwczoraj czytałem artykuł na temat tego, że minister Morawiecki ogłosił jakieś tam nowe, powiedzmy, ułatwienia dla pracodawców, dla przedsiębiorców małych przede wszystkim, z tego co pamiętam. I tam jest taki pomysł, że wypłaty członków rodziny będą mogły być w kosztach działalności. Czy ja o tym nie słyszałem, bo wczoraj byłem na koncercie pewnego znanego rapera i byłem odcięty od informacji z zewnątrz. A dzisiaj od rana jestem tutaj, więc tym projektem się nie zapoznałem. Jednak... To jest bardziej złożone, bo to jeszcze zależy, gdzie się tą osobę zatrudnia. Na przykład, jeżeli zatrudniamy taką osobę w spółce cywilnej, to dla tych partnerów, wspólników jest koszt, a dla mnie nie jest na przykład. Jeżeli to jest inna działalność, na przykład spółka z o.o., to w ogóle nie ma żadnego problemu i to po prostu jest kosztem. Tam jest jeszcze inny problem. Jeżeli ktoś chce w swojej działalności zatrudnić swoją żonę albo swoje dziecko, to musi niezależnie od wysokości ZUS-u, od tej umowy o pracę, płacić pełen ZUS. Dlatego się takich ludzi zawsze zatrudnia na umowę zlecenie, bo w tej ustawie nie ma nic o umowie zleceniu, więc wtedy się zatrudnia na 200 zł, załóżmy taką żonę w firmie i nie ma problemu, ale na przykład nie można jej na 1/4 etatu zatrudnić, bo od razu wchodzi pełen ZUS. To dobrze byłoby to zmienić, tak? Bo tworzy to pewne fikcje, które obecnie działają, jeżeli są firmy rodzinne. Ja mam takie małe pytanie na propos tej szybkiej i nieszybkiej deregulacji, czyli tego, że musi to być długi proces i raczej krok po kroku niż raz i szybko, bo spotkałem się z propozycją, co prawda nie są to warunki polskie, więc przełożenie i analogia jest bardzo odległa, ale z propozycją w Stanach Zjednoczonych, gdzie w wielu Stanach też liczne branże są bardzo mocno uregulowane i przeregulowane. Propozycją w Kentucky był taki instytut, który się nazywa Right to Earn a Living, czyli generalnie największym uproszczeniem jest to założenie, że tak jak do tej pory, z założenia wiele branż było uregulowanych i to ty musiałbyś udowodnić, że spełniasz warunki, aby pracować w tym zawodzie i tak dalej, a muszą to odwrócić za pomocą jednego prostego aktu, na zasadzie teraz to tobie muszą udowodnić to w sposób dosyć mocny, że nie jesteś, że ty pracujący w danym zawodzie powodowałbyś jakieś faktyczne i bezpośrednie zagrożenie dla innych etc. osób. Miałaby to być teoretycznie alternatywa dla długiej i powolnej deregulacji wielu różnych zawodów, która jednym krótkim cięciem, może nie wszystkie, ale dużą część rzeczy by ułatwiła. I teraz pytanie, czy na poziomie teoretycznym w ogóle pan doktor uważa, że jest to możliwe, czy raczej jest to chybiona propozycja, a po drugie, czy w ogóle w warunkach polskich takie sobie byłoby do rozważenia, czy raczej u nas to jest niemożliwe? Więc ja nie będę tu cwaniakowo udawał, że niesamowicie znam prawo amerykańskie. Ciężko mi uwierzyć, że to można zrobić w Ameryce, jedną krótką ustawą. W Ameryce przepisy i ustawy są bardzo długie. Jak przyjrzałem się amerykańskiemu kodeksowi podatkowemu, to on miał, nie chcę skłamać, ale chyba 70 tysięcy stron. Wszystkie polskie ustawy podatkowe i rozporządzenia to mają kilka tysięcy stron, więc oni nie słyną z takiego bardzo krótkiego prawa, więc wydaje mi się to mało prawdopodobne. Rozumiem, że można wprowadzić taką zasadę i potem modyfikować te wszystkie szczegółowe ustawy, ale no nie znam się na ich prawie, nie chcę mówić. W Polsce byłoby to, tak jak powiedziałem, bardzo ciężkie.
Ponieważ mamy domniemanie konstytucyjności ustaw, więc nawet jak wprowadzimy taki zapis do konstytucji, to i tak będziemy mieli dalej dziesiątki ustaw, gdzie te zapisy będą obowiązywały i będą obowiązywały urzędników, ponieważ w polskim prawie prawo do derogacji przepisu ma Trybunał Konstytucyjny. Sądy mogą nie zastosować jakiegoś przepisu, jeżeli będą miały tam podejrzenie, że one są niekonstytucyjne, ale takiego prawa nie mają urzędnicy. Jeżeli urzędnik widzi, że jakiś przepis jest niekonstytucyjny, to ma przy obowiązek go stosować tak czy inaczej. To jeszcze nie jest taka ciężka sprawa. Na przykład w ustawie o broni i amunicji mamy do niej kilka rozporządzeń. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo często rozporządzenia do ustawy o broni i amunicji są sprzeczne z ustawą o broni i amunicji. I wtedy jest zagadka, co należy z tym zrobić. Policjanci chcą stosować się do rozporządzeń, które są oczywiście sprzeczne z ustawą. Więc życie jest ciężkie w takiej sytuacji. Co do zasady są w prawie różne metody unikania właśnie takich... Nie wiem, słowa. Jest słowo, które określa nachodzenie na siebie przepisu. Zależy, która ustawa jest jakiej rangi, czy to jest na przykład ustawa, jakiś kodeks czegoś i ustawa szczegółowa, która ustawa jest później, a która wcześniej. W praktyce są metody, prawo zna metody na ominięcie takich sytuacji, bo to, że ustawy są ze sobą sprzeczne, jest naprawdę częste, zwłaszcza ustawy podatkowe. Artykuł 8 Konstytucji? No wiem, że on jest, ale wiele naprawdę z niego nie wynika. No, proszę w jakimś piśmie się powołać na konstytucję do urzędu albo na zasady generalne czy zasady ogólne KPA albo ordynacji podatkowej. To jest tylko dekoracja taka. A z jakim skutkiem? Negatywnie. Żeby obliczyć tą wielkość podatku, należy ją państwu. Czy często się zdarza, że te koszty, które oni muszą ponieść, bo pan pracował w tym zakresie, biura prowadzącego biura rachunkowe, czy często się zdarza, że te koszty, ten cały nakład papierów, pracy pana, pracy, ich kosztów na zapłatę za pana pracę, czy często się zdarza, że te koszty są wyższe niż ta wielkość podatku, które oni płacą, czyli te koszty transakcyjne? Oczywiście, że tak. Jedna rzecz trzeba wyjaśnić. Gdyby wprowadzić podatki takie, jakbym chciał, to bym całą robotę stracił. Trzeba by pozamykać te wszystkie biura rachunkowe. To są instytucje zbędne. To znaczy, co do zasady, księgowość jest potrzebna w większych firmach, po to, żeby właściciel wiedział, co się w jego biznesie dzieje. Jak ktoś ma większą firmę, to do tej pory zatrudniał księgowych po to, żeby mieć informacje o własnej działalności. Ale obecnie ta księgowość się całkowicie zdegenerowała i obecnie nawet najdrobniejszy przedsiębiorca powinien mieć księgowego, żeby w ogóle jakoś działać. Jeżeli mamy jakąś spółkę z o.o., która ma już jakieś obroty, to na księgowość wydaje kilka tysięcy złotych miesięcznie, a nie zawsze płaci kilka tysięcy tego podatku dochodowego, zwłaszcza, że staramy się zawsze robić tak, żeby tego podatku było jak najmniej. Tak więc zwłaszcza dla spółek z o.o. koszty księgowości są naprawdę znaczne. Ciężko znaleźć prowadzenie księgowości nawet malutkiej spółki z o.o. za mniej niż 500-700 złotych miesięcznie. Tam jeszcze jest pytanie. Więc tak, od stycznia jest naprawdę nieciekawie. Wcześniej na moich naprawdę wielu klientów kontrole z ZUS-u zdarzały mi się sporadycznie. To znaczy kontrola z ZUS-u była wtedy, kiedy jakaś pani zaszła w ciążę. To wtedy chciała iść na chorobowe, ponieważ ciąża to choroba. I było z automatu kontrola ZUS-u. Dochodziło naprawdę do wielkich patologii. Miałem sytuację, gdzie mój klient zatrudnił w jakimś zakładzie, produkowali tam jakieś tkaniny, jakaś taka produkcja, panią do produkcji, na minimalną krajową, która wtedy była w pierwszym miesiącu ciąży.
No trochę popracowała i chciała pójść na chorobowe. ZUS wszczął kontrolę i stwierdził, że tu na pewno musiał być jakiś wał, bo nikt normalny by nie zatrudnił kobiety w ciąży do normalnej pracy, bo przepisy są takie, że nie opłaca się zatrudniać kobiety w ciąży. Mam na piśmie, jak urzędnicy przyznali, że mamy takie przepisy, że normalny przedsiębiorca nie zatrudni kobiety w ciąży. Dopiero do sądu trzeba było się odwołać, żeby ta pani dostała ten zasiłek. Więc wcześniej nie było żadnych problemów z ZUS-em. Od stycznia tego roku ZUS jakieś cholery dostał i kontroluje wszystko, co się rusza. W marcu, 1 marca weszły przepisy bardzo szkodliwe w sprawie, znaczy szkodliwe dla przedsiębiorców, które dały nowe uprawnienia skarbówce. Bo do tej pory było tak, że niezależnie czy to UKS, czy Urząd Skarbowy, nie można było wszcząć kontroli bez zapowiedzenia, chyba że było podejrzenie popełnienia przestępstwa. Chodziło o zwrot VAT-u i tam chyba jeszcze jeden przypadek, więc kontrole wyglądały w ten sposób, że przychodzi list, że w ciągu tam od 7 do 30 dni przyjdzie kontrola, mógł się na to księgowy przygotować, przedsiębiorca mógł się na to przygotować, przygotować sobie jakieś tam rzeczy. No i wtedy Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie nowy rozdział w relacjach przedsiębiorców z władzą i będzie nowe otwarcie, teraz będzie lepiej. No i ten nowe otwarcie i ten nowy rozdział we współpracy polega na tym, że teraz każdy przedsiębiorca jest traktowany tak jak kiedyś tylko przestępcy, to znaczy każda kontrola skarbówki teraz może się rozpocząć bez zapowiedzi, niezależnie od tego, czy ktoś jest przestępcą, czy nie. Więc są to bardzo szkodliwe przepisy, które w praktyce mogą być nadużywane. No i teraz takie klasyczne pytanie, jeżeli państwo dostaje pewną bardzo dużą władzę, to oni zawsze na początku mówią, że no ale to tylko na przestępców, wiadomo, że nie będziemy z tego korzystać dla normalnych przedsiębiorców. No i póki co nie spotkałem się z sytuacją, żeby skarbówka tego prawa nadużyła i rzeczywiście wpadła mi do biura i zażądała dokumentów jakiejś firmy tak od razu, bez zapowiedzenia. Jeszcze mi się to nie zdarzyło, ale no nie mogę nikomu obiecać, że jak się władza rozzuchwali albo się zmieni na inną, to istniejące już instrumenty prawne nie będą po prostu przez urzędy skarbowe nadużywane i wykorzystywane przeciwko uczciwym przedsiębiorcom. Bardzo dziękuję.